Cześć wszystkim, wracamy, wszystko mi już działa, mam chęci do nagrywania. Dzisiaj spróbujemy czegoś nowego, nie My Rise, lecz My GM. No, gdy grałem w SVR 0708, oczywiście nie w tamtych latach, lecz troszeczkę później, to co jak co, ten tryb wam się mega podobał. No to jest wprowadzenie, skipujemy to, no i co, no, będę grał sam, prawda, sam ze sobą, możemy tutaj dodać w sumie czterech graczy. I kim ja będę? Adamem Pearce'em, Sonią, Stephanie, Xavierem, o, Kurt Angle też jest, bo z tego co widzę, każdy menedżer ma takie swoje bonusy. Mogę być też sobą, ale nie mam stworzonej postaci. To wiecie co, tak będę Kurtem, bo go bardzo szanuję. Wygrał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. No i pytanie brzmi, jaki brand? SmackDown czy Raw? Wiecie co, ja tak mogę też wybrać WCW, NXT zwykłe jednak. Wezmę sobie Raw, bo obecnie jest tak, że SmackDown jest lepiej oglądane w amerykańskiej telewizji. Stawiamy na czerwony brand. Dobra, tutaj sobie wybieram po prostu rywali. Mogą być to rywale sterowani przez kogoś lub też przez CPU, no ja oczywiście wybieram CPU, nie mam za bardzo innego wyjścia. Wiecie co, Eric Bischoff, proszę bardzo, niech on stoi za SmackDown i żeby było ciekawiej, dodajmy sobie jeszcze Stephanie, która zajmie się WCW, cokolwiek, naprawdę. Nie, no dobra, może nie będziemy wskrzeszać WCW, NXT, żeby było tak, wiecie, młode gwiazdy jakieś się pojawiały. Nie wiem jak wygląda ten tryb, nie wiem czego od niego oczekiwać, więc zobaczymy. Bierzemy tutaj poziom hard, game też na hard, budżet 3 miliony może, niech będzie straight order, bo to będzie wybór w drafcie, shake-ups, czyli drafty, tak zakładam, że to będą drafty, draft pool, właśnie, ja to chcę zmienić, ponieważ chciałbym dodać kilka, o Jezu, ja tu wszystko muszę dodawać, okej, tutaj po prostu mogę sobie wybrać z 28 zawodników, kto będzie do wyboru, no ja pobrałem specjalnie kilka postaci, jednak, no dobra, to jest najnowszy model CM Punk'a, który pobrałem, ja też lubiłem Keith Lee, szkoda, że tak się skończyła jego przygoda, niech będzie Brian Daniel, a właściwie Daniel Bryan, i kogo jeszcze tutaj mogę przywrócić, Jericho, no może John Moxley. O, mam tylko nadzieję, że on ma moveset. I tak naprawdę to wszystkie gwiazdy, które chciałem dodać. No jeśli chodzi o legendy, to no legendy są jako legendy. Oczywiście tutaj starego modelu Johna Cena dodawać nie będę, ale no co, wszystko wygląda tak jak chciałem by wyglądało, więc spoko. Oczywiście nie będziemy tu robić żadnego autodraftu, bo zabawa polega właśnie na wybieraniu tych swoich postaci. Jestem podekscytowany, bo to może być fajny tryb. No ja wiem, że jak w to grałem, to mi go brakowało. Mamy sezon pierwszy. Każdy GM zaczyna z budżetem 3 milionów dolarów. W ogóle w fajnym klimacie, bo chyba za półtora tygodnia w WWE też ten draft będzie i ciekawe, czy ten podział będzie respektowany. Okej, wybieramy, każdy po kolei wybiera, będzie 9 rund, po 9 obowiązkowych rundach ten draft jest opcjonalny. No i mogę też zgarniać rekomendacje. Okej, oczywiście z tego co widzę trzeba zdobywać dobre, złe postacie, żeby to wszystko było wyrównane. Okej, w miarę ogarniam. Popularność, prawda? Stato, stamina, dobra, bo przez chwilę myślałem, że jakiś star power. No to co jako pierwszy... Najdroższy jest Finn Balor. Nie mam do wyboru Romana Reignsa, czyżby on był przypisany tylko do SmackDown? Nie, no ja biorę Edge'a. Dobrze, tu się będą pojawiały postacie zdraftowane przeze mnie, są rekomendacje. No a na SmackDown ląduje Finn Balor. To pytanie brzmi, kto idzie do NXT? No nie mówcie, że Becky... Okej, to będzie ciekawe. No, mogłem jednak wybrać WCW, ale dobra. Gunther, nie no, ja jestem jego wielkim fanem rzeczywistości, dlatego wydajmy trochę pieniędzy na... Ring generała ringu, mówmy po polsku, prawda? Tylko też trzeba pamiętać o kobietach, bo Becky Lynch od razu tam poleciała na NXT, a Kevin Owens będzie w NXT. No tutaj NXT nie będzie, prawda? Dla początkujących to będzie brand dla legend, jak i obecnych gwiazd. No może John Moxley, bo jest taniutki. A gdzie jest Punk? Jest Punk. Dobra, CM Punk. 179 tysięcy, bierzemy go. Asuka leci w czwartej rundzie, a na NXT MVP, a nie wiedziałem nawet, że można nim walczyć. Dobra, to czas jednak postawić na pierwszą kobietę i będzie nią Indy Hartwell. Kogo by tu wybrać? A niech będzie Gigi Dolin. Okej, na SmackDown poleciała Shayna Baszler. Że tak powiem po polsku, i Rey Mysterio w NXT. Przecież to NXT będzie lepsze od nas. Okej, to dołóżmy może teraz... No nie wiem właściwie, nie wiem kogo. Mamy Edge'a, Gunthera, Punk'a, Gigi Dolin. Trochę biedny nasz ten roster. Stawiam na Dextera Lumisa. Ale dobra, potrzeba jeszcze jakichś mocniejszych, złych zawodników. Zaraz na kogoś postawimy. O, Omosa mi zabrali. Szkoda, dałbym mu jakiś pas, ale okej. Kto jest w miarę tanim healem? Mogę zaszaleć, bo właściwie mamy dużo pieniędzy. Akira Tozawa jest healem? Dobra, wypromujemy go. Co to za wybór był w ogóle? Mamy jeszcze kupę siana do wykorzystania. Na SmackDown poleciał Bron, Breaker, cokolwiek. I Alexa Bliss na NXT. Nie no, tak z tych rosterów mam wrażenie, że
najpotężniej wygląda właśnie NXT, ale ja biorę Monteza, bo wiele razy tak pozytywnie się o nim wypowiadałem, trzeba ten budżet wykorzystywać. Mam aż jedną babkę, no nieźle, nieźle, zaraz to oczywiście zmienimy. A, Doudrop jeszcze tutaj nie ma zmienionej swej nazwy, no to postawmy na Indy Hartwell, bo skoro mam Dextera Lumisa, to i niech Indy będzie na Raw. To jest ósma runda i następnie jest to opcjonalne, ale oczywiście chciałbym jeszcze kogoś wybrać i nie no, ciśniemy dalej. Dobra, Randy Orton potrzebuje gwiazdy. Na SmackDown poleciał JD McDonough, szczerze nie znam go, zakładam, że jest z NXT i Sheamus jest też w NXT. No mamy teraz opcjonalny draft i wolę to przeczytać. Grey Pigs out there, you've now entered the optional rounds, you now have the option to stop drafting and complete your draft if you want to save money. Money will be used to book special match types, book better shows. Okej, czyli no nie wykorzystywać wszystkich pieniędzy, ale ja mam tylko kilka gwiazd, no troszeczkę za mało, dwie kobiety. Jakie mam z tego złożyć jakieś show? No musimy jeszcze kogoś dokupić i kolejną gwiazdą na Raw będzie Keith Lee. To oznacza, że pozostałe brandy też wybierają swoje gwiazdy. I John Moxley na NXT, ej naprawdę, NXT zrobiło tutaj najlepszy draft. No to tak może jeszcze po dwie postacie, żeby sobie zostawić trochę pieniędzy. Weźmy Giovanniego Vinciego, żeby mógł towarzyszyć czasami Gunterowi. Butch poleciał na SmackDown i Matt Riddle na NXT. No ja mam wrażenie, że tam Stephanie McMahon nieźle sypnęła kaską, ale mi brakuje złych postaci. Ja mam dziewa... Dobra, no właściwie nieźle. W miarę porówno to dołożymy jeszcze Vira Mahana. On do nas idzie. I Charlotte Flair na NXT, boże, dobra. Tym samym kończymy draft tak naprawdę. To ja tutaj wkleję swoją twarz zamiast Kurta. Pięknie to wygląda. I z tego co widzę, reszta leci jakoś automatycznie, tak? A nie, oni po prostu sobie wybierają, wykorzystują ten budżet. Sami Zayn na SmackDown, okej. No jako, że mi za dużo pieniędzy nie zostało, to jednak... Dobra, no roster mam biedny, ale mam nadzieję, że w razie czego będę mógł sobie kogoś dokupić. Może ja za mało pieniędzy sobie dałem? Nie wiem, no tutaj też już skończyli. Eric Bischoff ma Balora, kawałek Street Profits, Demis. No okej, ale naprawdę, tak NXT tutaj ewidentnie zdominowało. No, co to są za gwiazdy? No okej. Mam trzech wrestlerów mniej, ale ogarniemy to. Poczekajcie, bo mamy tutaj coś takiego jak Hall of Fame. Marzeniem każdego jest dostać się do Hall of Fame. Żeby się tu dostać, trzeba udowodnić, że mam to coś, żeby zarządzać moim talentem i są tutaj achievement po prostu. Żeby dołączyć do Hall of Fame, muszę udowodnić, że jestem najlepszy i muszę zdobyć 10 trofeów Hall of Fame. Możemy je... Dobra. Okej, czyli po prostu celem GM Mode'u jest dostanie się do Hall of Fame. Spoko, ja też ruszyłem ten tryb, żeby można było sobie tak częściej na luzie gadać, bo jednak jak sobie coś zawalczę, no to wiecie. Nie muszę się za bardzo koncentrować na tym, co się dzieje. Kurt, nie no, pewnie, jestem gotowy. I mogę nawet mu odpowiedzieć, wow! Nie zawiodę cię, Triple H, spokojnie, nie martw się o mnie. No moim celem jest zrobienie z Raw przepięknego show, mam nadzieję, że zrobimy to. No i tutaj jeszcze pogadanki z Ericiem Bischoffem. Angle, jak leci? Chciałbym ci życzyć powodzenia. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć to, co się wydarzy. Dobra, no tak sobie gada po prostu Bischoff. W porządku. No i wybieramy mistrza. Szkoda, że nie możemy zrobić jakiegoś turnieju. Wolałbym jednak, żeby to zrobić. No okej, naszym mistrzem na samym początku będzie Randy Orton. Weteran, choć jeśli patrzymy na staż, to oczywiście Edge byłby numerem jeden. No i Gigi Dolin, mistrzynią Raw. No nie no, trochę biednie to wygląda oczywiście. Mówię, podziałamy nad tym. Okej, tu jest dzienniczek, nasze cele. Kontynuujemy. Pozwólcie, że zobaczę w ogóle, jak to wygląda, prawda? No mamy Raw i zaraz sobie wybierzemy walki na Raw, logistyka, no wybieramy arenę, wow, trochę tego kurczę jest. Zarządzanie rosterem, możemy jeszcze podpisać legendy właśnie i może uda się to zrobić na samym początku. Bruno Sammartino jest w tej grze? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie co do wskrzeszania postaci, ale fajnie byłoby zobaczyć jeszcze takiego Eddiego w ringu. I z tego co widzę, dane gwiazdy mogę podpisywać na kilka tygodni, dlatego może tak na początek Bad Bunny, bo on ma dużo gwiazd, prawda? Na 10 tygodni za 100 tysięcy to dobry plan. Jeśli chodzi o wolnych agentów, no to skuszę się jeszcze na jakąś kobietę. Z tego co widzę, tu są niektóre wygenerowane przez AI. Jeśli obraziłem, to przepraszam. Niech będzie Lacey Evans. Tu mamy coś takiego jak Power Cards. Nie wiem za bardzo, co to oznacza. Zakładam, że to są jakieś boosty, prawda? Bonusy. Możemy ustawić spotkanie. Nie, no nie mówcie, że... Udawane coś tutaj będzie. Limited stock. Negocjacja kontraktu. Dodajemy 2 tygodnie. Dobra, this is war. Wow, mogę wybrać, że 3 gwiazdy na wrogim show nie będą mogły wystąpić. Tutaj charity promos are free to book. Okej, to the moon. Dodajemy popularność komuś. Spoko. Jeden cel mam już osiągnięty. Co najmniej 400 tysięcy w banku. Zaliczyć 5 wyzwań. 5 backstage brawly i 12 zadań komisjonera. Spoko. One Iron Man match. Iron Man match
Spoko, no to słuchajcie, w main evencie. Jako, że rozpoczynamy ten GM mode, no to bierzemy Randy'ego Ortona. 30 tysięcy kosztuje Iron Man, szansa na kontuzję to 20%, niedobrze. A rywalem Randy'ego Ortona na pierwszym row będzie CM Punk. Face kontra face, ale po tej walce to nie będzie face. No okej, okay, solidny start i jeszcze jakaś interwencja po prostu. Jeszcze tak myślę, co my możemy tu skleić, ale niech będzie Dexter Lumis. Stawiajmy tutaj na nowe gwiazdy, prawda? I Keith Lee pomoże CM Punkowi. Zakładam, że to oznacza, że zaatakuje Ortona. To będzie nasz main event. Solidnie to wygląda. Postaram się cztery walki zrobić. Gigi Dolin kontra Lacey Evans. Tak po prostu. Na start walka na zapleczu. Gunther kontra Dexter Lumis. Tu możemy dodać promo. Dlatego niech będzie to Edge. Myślałem, że mogę dać kogoś, kto będzie brał udział w main evencie, ale rozumiem. No i jeszcze jedna walka, bo troszeczkę biednie to wygląda. Jakiś triple trecich może, żeby naprawdę dobrze wszystkich zaprezentować. Montez Ford, Giovanni Vinci oraz Veer Mahan. Spoko. I dodamy jeszcze promo Bad Bunny'ego. Cyk. Dobra, jeśli chodzi o logistykę, no to niestety nie mam innych aren do wyboru. Zaczynamy na sali. Tak naprawdę no nic nie mogę tutaj zmienić. Musimy zrobić to show. Klepiemy. Więc tak, mogę symulować, mogę oglądać, mogę też walczyć. Zawalczymy sobie main event, bo on na papierze wygląda bardzo dobrze, dlatego symulacja najpierw Backstage Brawl, który kosztuje nas 90 tysięcy. Kurde, trochę przesadziłem, ale no... Nie wiem właściwie, czemu to zrobiłem. Gunther dewastuje Dextera Lumisa na zapleczu. Całe dwie gwiazdki i przy okazji rozpoczęła nam się rywalizacja. Dobra, tutaj popularność Edge'a wzrosła. W midcardzie mamy Triple Threat. Oczywiście nie mogę wybrać zwycięzcy. Jest on losowy. Giovanni Vinci tutaj, no na razie Vinci jest... Ojej, disappointing, to niedobrze. Imperium dominuje na Raw, choć oczywiście brakuje jeszcze jednego członka. Bad Bunny sobie pogadał. Gigi Dolin, mistrzyni Row walczy z Lacey. Lacey wygrywa, to niezbyt dobrze dla naszej mistrzyni. No, kurde, ja nie chcę wszystkiego grać, prawda, ale... Ojej, no nie mogę niestety walczyć tutaj. To nie ogarnąłem tego, to kto? Kto wygrywa? CM Punk jest nowym mistrzem WWE. Wielka szkoda, że nie mogliśmy tego zobaczyć. Pomógł mu w tym oczywiście Keith Lee. Tu z dwie gwiazdki dostajemy. No i mamy podsumowanie wszystkich show w tym tygodniu. SmackDown 3,5 gwiazdki w openerze, w midcardzie też, no co jak co Raw wypadło fatalnie. Ale moje otwarcie, jak i zamknięcie było dobrze. Muszę jednak sprawić, by jakość tych walk była troszeczkę lepsza. Nie no, słabiutko, nie jestem zadowolony. Show Quality D, to niedobrze. Rating 81, promo fanball 5000, 48 tysięcy nowych fanów, dobre i to. Tu podsumowanie pieniężne, mamy jakieś tweety. Row podpisało Bad Bunny'ego, fajnie. Dorastałem oglądając go, fajnie go z powrotem zobaczyć. Co? Nie no, ale fajnie to wygląda. Tutaj jeden fan zadowolony, że CM Punk zgarnia mistrzostwo. Niestety jesteśmy 70 koła na minusie, ale chociaż zyskaliśmy w sumie 37 tysięcy fanów. Na niczym w rzeczywistości SmackDown wypadło troszeczkę lepiej, nawet są na plusie. Trochę przesadziłem z tym Backstage Brawlem, prawda? No i NXT. 38 koła... Mają duży roster i też zarobili, no to nie, no coś mi nie wyszło, ale chociaż coś dostałem. I jeszcze zaliczyłem jeden cel, Free Special Effects Booking, wow, dziękuję, fajerwerków chyba będę mógł użyć. No moim celem jest stanie się numerem jeden, na razie jestem na drugim miejscu, ale za to mam duży budżet. Mogę kogoś zatrudnić albo wydać to na dobre show. Okej, Gunther ma niską staminę i muszę uważać, żeby nie nabawił się kontuzji, rozumiem. Stefani wysłała do mnie wiadomość, że chce sprawić, by NXT było na szczycie, rozumiem. A co powie do mnie Randy Orton, były mistrz? Nie jest zadowolony, że stracił pas jako były mistrz. Chce rematch. Okej, to mi się podoba. To ma sens, tak po prostu, to ma sens. Tym samym urosły morale. I co, ja mam mieć Hell in a Cell? Dobra, skoro ma być Hell in a Cell, tak po prostu zakończenie tej rywalizacji Orton kontra CM Punk title match. Tym samym będzie to koniec mini rywalizacji. Dexter trochę pogada w kierunku Gunthera, żeby to miało ręce i nogi. Row rozpoczniemy od walki Bad Bunny'ego. Dlaczego nie idziemy na całość? Za Kirą Tozawą, super. Później Keith Lee kontra Veer Mahan. Promo Gigi Dolin. No i może Edge kontra Montez Ford. Myślę, że to może być przyjemny pojedynek. I Lacey Evans stanie się face'em. Jeśli chodzi o logistykę, to mogę odblokować nową arenę. Robimy to za 5000. Możemy zebrać zdecydowanie więcej fanów na żywo.
żywo, tutaj nic już zmienić nie mogę. Dobra, symulujemy, mam nadzieję, że Bad Bunny dobrze się pokaże, ma dużo fanów, ale to Akira to za was z nim wygrywa, no nie no. Mamy nową rywalizację, ale kolejna rozczarowująca walka, przecież tu taka chemia powinna być, ale okej, Dexter kontra Gunther. Rośnie nam rywalizacja, w miarę dobra ocena, w midcardzie Kifli kontra Veer Mahan, dwóch takich dużych zawodników i to Veer. Może jednak powinienem kupić kogoś innego, GG Dolin, Surf Promo, okej, Pop plus 2 i mam tylko nadzieję, że będę mógł rozegrać main event. Nie wiem, czemu go nie mogłem rozegrać przed chwilą, bo czegoś nie przeczytałem po prostu. Edge pokonuje Monteza. Też nam rośnie rywalizacja. Lacey Evans jest face'em. I możemy rozegrać main event. Super, czyli chyba przez interwencję nie mogłem tego zrobić. CM Punk kontra Randy Orton. Hell in a Cell na Raw. O mistrzostwo WWE. No i zaczynamy. Jako pierwszy wchodzi Randy Orton, ale biednie to wygląda tak bez Titantronów. The Legend Killer, The Viper. No czekam na jego powrót do WWE, ciągle kontuzja, niestety nie wiadomo kiedy wróci, ale no miejmy nadzieję, że... Znaczy inaczej, nie ma się co śpieszyć, prawda? Szkoda, że nie mogę zmienić koloru klatki, ale... Tak jest, panie i panowie, u mnie nie Cult of Personality, lecz This Fire Burns. Szczerze, bardziej wolę ten utwór, ale... Co to jest za wejście w ogóle, bo nie widziałem tego, tak pobrałem tę postać. Widzę, że tutaj piesek na bluzie. Jest i on! CM Punk! Nasz mistrz WWE, no mówi się o tym, że ma wrócić do AEW. Stwierdziłem, że szybciej wróci do nas. Od razu daliśmy mu pas, no jest to człowiek, który ma dużą rzeszę fanów. No i dlaczego nie właściwie? No słuchajcie, nie mogłem wybrać nigdzie tego Romana Reignsa, tak to wziąłbym Romana Reignsa, niestety. Nie było go, dlatego no. Znaczy komicznie wygląda Hell in a Cell w takiej małej sali koncertowej, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Najważniejsze jest to, żeby zrobić tutaj 5-star. Nie bez powodu walczę tutaj, prawda? Tylko czy będzie... Kurde, myślałem, że będzie licznik tych gwiazdek. No zaczęliśmy bardzo realistycznie od Hurricane Runy wykonaniem CM Punk, a więc tak jest. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy po SmackDown, jesteśmy po Raw, po ostatnim Raw, znaczy, które miało miejsce kilkanaście godzin temu. Wiemy, że już oficjalnie na Backlash Brock Lesnar kontra Cody Rhodes. No jestem mega ciekaw tego, jakie plany ma WWE. Czy naprawdę Cody Rhodes mógłby pokonać tak od razu Brocka Lesnara, patrząc na to, jak Lesnar go zdewastował na Raw po WrestleMania, gdzie tak naprawdę Cody nie miał nic do powiedzenia? Nie rozumiem naprawdę. To ogółem to byłaby super rywalizacja o pas. Tak jak wcześniej mówiłem, jakby Cody był teraz mistrzem. Ale ja mam wrażenie, że oni to naprawdę będą ciągnąć do kolejnej WrestleMania, co według mnie byłoby straszne. Nie będę ukrywał, że jakoś teraz ta cała historia z Bloodline mega nie porywa. Okej, tam Heyman wysyła takie znaki, że Tribal Chief traci cierpliwość co do tej dwójki, którą są The Usos, tak spojrzał na nich na ostatnim SmackDown. Jednak no ja też tracę cierpliwość co do tego, jako osoba w miarę regularnie to oglądająca. Tak obecnie, no naprawdę nie wiem, w jakim kierunku to zmierza. Tutaj mamy fajny backbreaker. Nadal uważam, że Cody powinien wygrać na WrestleMania. Jeśli to ma trwać jeszcze rok, no nie wiem, no może na SummerSlam. Ej, chwila, czy wyjdzie nam Bulldog na stół? Kurczę, nie wyszło, źle to wyglądało. No będzie gala w Arabii Saudyjskiej, Night of Champions, i to też jest bardzo ciekawe, bo za tydzień na SmackDown ten Usos walczą o swoje pasy, które stracili oczywiście. Będziemy mieli tag team match. No i sprawa wygląda tak, że Sami Zayn nie może w ogóle wjechać do Arabii Saudyjskiej ze względu na swoje pochodzenie i Kevin Owens no, nie pojedzie z nim ze względu na solidarność. I pytanie brzmi, czy oni stracą te pasy, czy to naprawdę była taka chwilowa przerwa w Bloodline, że na chwilę się pokłócili, że były takie jakby sprzeczki, ale że jednak ten, że jednak oni znów będą dominować, no nie wiem. Ja naprawdę tak też zmieniłem swój ton teraz mówiąc o tym, bo no tak kurde, też tego mistrza nie ma ciągle, nie ma na SmackDown, nie ma na Raw. Czasami jest, czasami nie ma, nie będzie go na pay-per-view, ale będzie oczywiście w Arabii Saudyjskiej, bo wiem, że słone pieniądze płacą za to, żeby WWE tam było, żeby występowały największe gwiazdy. Jednak sprawa wygląda tak, że... Wow, piękny chair shot. No Orton będzie miał tutaj problemy. Sprawa wygląda tak, że... Na jakim poziomie ja w ogóle gram? Wydawało mi się, że... Nie wiem, nie mogłem ustawić Legend, dlatego po prostu ciśniemy, bawimy się i tyle. Dam trochę też Randy'emu zaatakować, żeby wyglądało to w miarę równo. Sprawa wygląda tak, że na tym Night of Champions w Arabii będzie... Będzie to dzień, w którym Roman Reigns dobije do 1000 dni. No i co dalej? Nie straci na pewno w tym dniu, no bo to byłoby głupie, gdyby czekali do dnia numer 1000. I co tak, dokładnie tego samego dnia miałby stracić swoje mistrzostwo, nie wiem, nie kupuję tego, ale będzie SummerSlam, które dosyć mocno jest promowane.
No i czyżby na SummerSlam miał to stracić? No okej, to jest trochę legendarna gala, prawda? Ale to nie jest WrestleMania. Czy naprawdę aż tak bardzo zależało im na tym tysiącu? Mam nadzieję, że tylko na tysiącu, że to nie będzie jakieś 1200, 1300. No bo to nie może być tak, że on ma te dwa pasy. No nie wiem, ja naprawdę, ja jako widz, tak po prostu, to nie chodzi o jakąś niechęć do Romana czy coś. Po prostu jestem tym już troszeczkę znudzony i tak dobrze, że nie oglądałem WWE regularnie wcześniej, bo nie wiem, jakie wtedy miałbym o tym zdanie, tak od jego samego początku tego panowania mistrzowskiego, bo to zaczęło się jeszcze w pandemii, w tym całym Thunderdome. No nic, no. Czekam na rozwój sytuacji, a my spróbujmy zrobić tutaj fajną walkę. Ja też ostatnio mówiłem, że no jadę na Money in the Bank, to jest na początku lipca, ale też no na końcu sierpnia, pod koniec sierpnia ma miejsce gala AEW w Londynie na stadionie Wembley. No życzę im wszystkiego dobrego, żeby jak najwięcej osób się tam pojawiło na żywo, nie zdziwię się jak naprawdę tak z 50 tysięcy zobaczymy, bo jednak to będzie największa gala, co się w ogóle tutaj dzieje, no mam nadzieję, że się mecz nie zgliczował, proszę, Punk. Dobra, udało się, bo już się bałem, że będziemy musieli to zakończyć. A właśnie o LEDach zapomniałem pod Color Row. Proszę bardzo, mamy, a teraz ponownie ten Backbreaker, a chciałbym już bardzo rozwalić ten stół. No wydaje mi się, że jak ten ruszą bilety w sprzedaży, zobaczę, jakie tam miejsca będą itp., bo plus jest taki, że EW trochę tańsze od WWE. Może udałoby się w miarę blisku ringu usiąść, jakby to były jakieś przystępne ceny. No na pewno tak nie będzie, bo wiedzą, że na pewno fani w Europie będą skłonni zapłacić dużo pieniędzy za to. No ale chyba dopiero za miesiąc rusza sprzedaż, więc czekam. A teraz, czy Punk to Oj, to może być kontuzja. No nie wiem, tak siadły plecy Punkowi. I czy Orton to wykorzysta? Tak, jest to jego charakterystyczny backbreaker. Teraz został wymierzony w kierunku CM Punka. Jeden, ale Punk tego nie sprzedaje. Przepraszam, zero dramaturgii. Ale teraz jest clothesline i swój comeback rozpoczyna Randy Orton. Unik i aj, power slam, którego bardzo brakuje. To wyglądało jakby ten. A nie, to myślałem, że będzie się składał do People's Elbow, ale to jest po prostu seria tych charakterystycznych kopniaków. Wątpię, że po nich się to wszystko zakończy. Resiliency musiałem zrobić, to źle by się skończyło. Ucieka Punk, sprytnie ucieka poza ringy, dobra. Mam nadzieję, że nie pobrałem jakiegoś gówniaka 75, ale okej, Randy ma jeden cel i Randy to zrobi, prawda? Tak jest, to jest spear tutaj, przy krawędzi, barykady, no fani na tej sali gimnastycznej są podekscytowani, trochę upadek WWE, prawda, że walczą w takich okolicznościach, ale Randy to robi, nie wierzę, że AI jest na tyle inteligentne, ale tak jest, Orton w tym momencie wchodzi na szczyt klatki. No tak, to jest najlepszy na świecie. Trzeba uważać. Wow! Kolano prosto w Ortona. I szybko. Może teraz coś innego. Jakiś supleks, jakiś kopniak. Tak po prostu. Dobra, zawsze coś. Problem polega na tym, że Orton w ogóle nie leży. Dlatego... No co no? Świetny sideslam. Jak widzimy tutaj, klatka się troszeczkę załamała. Myślałem, że jakoś uda się go od tyłu chwycić. Nie, to będzie supleks, tak? To będzie supleks. No nie, czy Orton spadł? Nie, tak jest, Orton spadł. I to są kłopoty. Jeszcze jakby Punk tutaj na niego skoczył. Skoczy tutaj, z trzeciej liny, to będzie elbow drop, zróbmy to, ej, w ogóle loga WWE nie ma na tych, ale robi to Punk, jego charakterystyczna akcja, elbow drop po tym, jak Orton spadł ze szczytu klatki, 1, 2, ale to jeszcze nie koniec, w ogóle ten CM Punk tak dobrze wygląda, naprawdę nie widać, w ogóle nie widać, że to jest postać robiona przez kogoś, jednak teraz Second City Saint, no ma w ręce krzesło, no i Orton w tarapatach. On pójdzie spać, panie i panowie, on pójdzie spać, bo teraz widzimy, że Punk ma tylko jedno w głowie i to może być RKO czy GTS. Poszedł spać. Jaką to ocenę dostanie? Mam nadzieję, że co najmniej 4 gwiazdki. Tutaj było wszystko i jeszcze ta dramaturgia jest teraz kontynuowana, bo kickoutuje Randy Orton po dwójce. Znaczy, to dziwnie zabrzmiało, tak, ale... Chodziło oczywiście o odkopanie po dwa. Uwaga, stół w narożniku i to Orton w niego wrzucony. Może coś lepszego. Chwila. To może być dobre. Tak! Jeszcze jak to drewno odleciało. Nie chodzi mi oczywiście tutaj o któregoś z wrestlerów. Dosłownie o drewno ze stołu. No i leci Punk. Znów ta seria agresywnych kopnięć. Czy to pozwoli mu naładować siły? By zrobić jedną z jego charakterystycznych akcji. Tak jest, Orton tutaj się podnosi. Punk. Co on wykona? Uwaga, CM Punk! I tak jest, udało mu się zrobić ten elbow forearm, cokolwiek.
Randy, nie uciekaj, nie uciekaj. Ty wiesz, że to twój koniec. Zwycięzca tej walki może być tylko jeden, aby to nie był Randy Orton, to nie będzie RKO prosto znikąd. Jeden! Dwa! I znów kickout. Ta walka się nie kończy, to jest najpiękniejsze. Jest kontra i Punk, czy jakoś go tu wyniesie? Nie, to jest DDT. Myślałem, że będzie chciał przejść do Go to Sleep, ale jeszcze jedna próba. No Orton nie ma już sił, on nie ma jak po prostu walczyć i to się chyba może teraz wydarzyć. Tak jest, GTS! Wysoko wyniesiony Orton. Czy to będzie wreszcie koniec? To jest five star ogółem. Nie ma innej opcji. Punk broni swojego mistrzostwa w main evencie Raw tutaj przed tysiącami fanów. To nie było złe. Fajnie, że tak te krzesła pozostały. CM Punk nadal mistrzem, Orton już się z... Ej, ale naprawdę, przecież on wygląda jak prawdziwy. A ja siebie nie potrafię odwzorować, no dlatego zawsze doceniam twórców tych postaci, wow. No dobrze, 3,5 gwiazdki i niestety Punk jest kontuzjowany, no realizm na najwyższym poziomie. No i fajnie, a ten main event kosztował mniej niż backstage... Plus jest taki, że ten main event kosztował mniej niż Backstage Brawl, no i wydaje mi się, że mieliśmy najlepszy main event. Zaraz się przekonamy, symulujemy SmackDown, szkoda, że z automatu nie można tego robić. Kurde, Charlotte kontra Becky w main evencie NXT, no i co my tu mamy? Mój opener tragiczny, ale za to main event na równi z NXT, ajajaj. Plus jest taki, że walka Monteza z Edge'em miała bardzo dobry performance, trochę gorzej tutaj dwie gwiazdki, a w openerze dwie gwiazdki, okej. Okay. No i tutaj na Twitterze czytamy, prawda, CM Punk kontuzjowany, oby to nie była poważna kontuzja. Jak Gunther nawet napisał, no gadaj sobie dalej Dexter, Punkmania na Raw, fajnie, fajnie. Nawet udało się zarobić 22 tysiące plus 31 tysięcy fanów, w arenie było 3750 kibiców, dobre i to. Ale SmackDown tutaj dominuje, no zyskuje najwięcej fanów, zarabia też dosyć dużo pieniędzy, jednak no naprawdę NXT stało się tutaj wybitnym show, tak po prostu wydaje mi się, że oni teraz będą na pierwszym miejscu, przekonajmy się. My jesteśmy na samym dole. Okej. Okay. Pozostały 2 tygodnie do Survivor Series i ciekawe, co się tam wydarzy. Muszę... Aha, tu dostałem opieprz, że no nie pasują tak stylami walk do siebie, że Bad Bunny kontra Tozawa. No tak, patrzyłem na ich wygląd i według mnie pasowali do siebie, ale okej, no pomyliłem się, Triple H ma rację. Orton, dziękuję za rematch. Dziękuję. No trochę tych achievementów brakuje, ale przed nami długa przygoda. Odblokowałem kolejną arenę, reszta niestety nadal na niskim poziomie, ale plus jest taki, że możemy zyskiwać więcej pieniędzy, więcej fanów. Szkoda, że ceny biletu nie mogę zmienić. Na razie nie wygląda to najlepiej, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, by odbudować Raw. Myślę, że jak się dobrze wkręcę w ten tryb, to będzie okej. Okay. Może jakąś legendę podpiszemy? Słuchajcie, 781 tysięcy, to trzeba wykorzystać. Undertaker kontra Gunther, gdy zakończy się jego program z Dexterem Lumisem. Tak to widzę. Ja dziękuję wam za oglądanie. GM Mode pewnie będzie pojawiał się raz na tydzień. Do przyszłego roku na pewno go skończę. Trzymajcie się, cześć!